Witam. Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam podstawy rozkładu hipergeometrycznego. On jest o tyle charakterystyczny, że w miarę łatwo go odróżnić od tego, że mamy jakąś liczebność próby, a potem w ramach tej próby, czyli tutaj byśmy potraktowali to jako populację generalną, wylosowana jest jakaś próba losowa, prosta i jest określona, jaka jest liczba elementów wyróżnionych w całej populacji generalnej. Na podstawie tego zadania rozwiążemy sobie takie standardowe zadanie o rozkładzie hipergeometrycznym. W partii 2000 sztuk towaru zawierającego 20 sztuk wadliwych, to jest bardzo ważne, wylosowano próbę 20-elementową. W procesie kontroli wyrywkowej partia zostanie odrzucona, gdy w próbce znajdzie się 4 lub więcej sztuk wadliwych. I po pierwsze mamy określić prawdopodobieństwo przyjęcia takiej partii oraz określić średnią liczbę takich defektów w próbkach oraz wariancję liczby defektów. Po pierwsze, w treści zadania nie będzie to żaden rozkład dwumianowy, bo nie ma powiedzmy określonej tutaj, tu właśnie w tym zadaniu jest określona jakby ta populacja generalna, z której wylosowano jakąś próbę. I wiemy, że w tej populacji generalnej liczba wadliwych elementów jest z góry zadana, wynosi 20 sztuk. W tej sytuacji określamy to jako rozkład hipergeometryczny, czyli losujemy, co jest bardzo ważne, pod próbę z jakiejś próby, czyli jakby próbę z populacji generalnej i szukamy prawdopodobieństwa tego, że wylosujemy określoną k liczbę elementów wyróżnionych. A więc symbolicznie rozkład hipergeometryczny możemy zapisać następująco, że to jest x, fala, HG, bo hipergeometryczny, i trzy liczby w nawiasie są najbardziej ważne. N, jak duża jest populacja generalna, czyli u nas partia, 2000 sztuk. Ile było tych elementów wadliwych, jakichś wyróżniających się w tej populacji generalnej, to jest 20 sztuk. I N, mała literka N, czyli ilu elementowa była próba. I to jest zapis symboliczny. A żeby obliczyć dowolne prawdopodobieństwo tego, że w tym rozkładzie hipergeometrycznym w próbce 20-elementowej wylosujemy określoną k liczbę wadliwych sztuk, możemy określić jako tutaj ułamek, gdzie i w liczniku, i w mianowniku mamy kombinację iluś elementowe ze zbioru określonego. Więc w tym momencie nie wydaje się to skomplikowane, ale pokażmy sobie na kilku przykładach. Jeżeli mamy obliczyć prawdopodobieństwo przyjęcia pewnej partii, musimy zacząć od wypisania danych z treści zadania, że u nas populacją generalną jest zbiorowość 2000 jednostek. W tej populacji generalnej wyróżnionych elementów, jakby, które spełniają nasze kryterium, jest 20, czyli to jest liczba powiedzmy sztuk z defektem, i u nas wielkość próby jest to inaczej liczba tych elementów wylosowanych przypadkowo, w sposób losowo dobrany z tej populacji generalnej, która liczy 2000 sztuk. Jeżeli próba wynosi 20, my możemy określić, jakie są szanse na wylosowanie określonej liczby tutaj produktów wadliwych, czyli jak tu było powiedziane, w obróbce znajduje się, mamy określić więcej niż 4 lub więcej sztuk wadliwych, to my możemy powiedzieć, że K może przyjmować od 4 w górę, ale my mamy jednak określić prawdopodobieństwo przyjęcia pewnej partii. A jeżeli partia jest nieprzyjęta, kiedy mamy liczbę sztuk wadliwych 4 lub więcej, to oznacza, że partia nie zostanie odrzucona, jeżeli ten warunek nie będzie spełniony. Czyli jeżeli w próbce znajduje się 4 lub więcej, odrzucamy, ale jeżeli to nie jest spełnione, to oznacza, że w obróbce znajduje się mniej niż 4 sztuki wadliwe. Wtedy partia nie będzie odrzucona. Główny wzór, z którego będziemy korzystać, to jest oczywiście wzór na prawdopodobieństwo punktowe w rozkładzie hipergeometrycznym. I musimy na pewno zacząć od obliczenia tego, że nie wylosujemy żadnej
wadliwej sztuki w próbie, która liczy 20 jednostek, a liczba wyróżnionych elementów, to ile na ile defektów maksymalnie możemy liczyć w tej próbce o liczebności 2000, wynosi 20. Jeżeli to podstawimy, wynosi 0,817 szanse na to, że przy losowaniu 20 elementów ani jeden z nich nie będzie wadliwy. Skąd ja to wzięłam? Z tego, że oddzielnie policzyłam każdy z elementów z licznika, jedną kombinację, drugą kombinację, jak i trzecią. Każda z tych kombinacji może być oddzielnie policzona przez Was na kalkulatorze naukowym. Generalnie to są tak zwane silnie, czyli 20 silnia. W mianowniku jest ta liczba, która jest tutaj, ile elementów jest w określonym zbiorze. I jak widzimy, tak można policzyć każdą silnie, bo wiem, że liczby oczywiście wychodzą gigantyczne, nikt z nas nie będzie mnożył 1, 2, 3, 4, każda z tych liczb aż do 20 i dzielił przez 0 silnie, co naturalnie jest 1, i przemnażał razy 20 minus 0 silnia. No już nie mówiąc o takich tutaj silniach, czyli wynikach przemnożenia kolejnych ze sobą liczb od 1, 2, 3 aż do 1980. Takie liczby są naprawdę duże, trudne do policzenia na zwykłym kalkulatorze. Przez to, powiedzmy, jak gdzieś na boku policzymy jedno prawdopodobieństwo, drugie prawdopodobieństwo i podzielimy przez to prawdopodobieństwo z mianowniku, otrzymać powinniśmy 0,817. Tak samo trzeba policzyć prawdopodobieństwo tego, że będzie jedna sztuka wadliwa. Bo tu powiedziane jest tak, partia nie zostanie odrzucona, kiedy w próbce znajduje się mniej niż 4 sztuki. Czyli, że znajduje się 0 sztuk, szanse na to, że znajdzie się dokładnie jedna sztuka i tak dalej. Prawdopodobieństwo, że już znajdzie się jedna sztuka wadliwa, no już na jakimś poziomie występuje 16,7%. Podstawiając do wzoru tutaj zapisanego, po kolejne wartości k równe 0, 1, 2 i tak dalej, otrzymamy to prawdopodobieństwo. N, M i mała literka N są stałe, tylko zmienia się to k, które wchodzi tutaj powiedzmy do liczby poniżej w nawiasie i tutaj poniżej. I to się bierze stąd, że oddzielnie liczymy tutaj te kombinacje jednoelementowe w zbiorze 20-elementowym. Oddzielnie liczymy drugą część licznika też na zasadzie silni. I to, co było w mianowniku, jest dokładnie takie same jak w poprzednim przykładzie. Jeżeli to przemnożymy, oczywiście już jako wynik, razy to podzielimy przez to, powinno nam wyjść 0,167. Zawsze takie obliczenia możecie dokonać w programie Microsoft Excel czy w innym arkuszu kalkulacyjnym, ale używając odpowiednio funkcję silnia. Bardzo sprawnie to wtedy idzie obliczanie. Jeżeli macie tak samo określić prawdopodobieństwo, że będą dwa elementy wadliwe w próbie 20-elementowej, gdzie populacja generalna ma łącznie 20 elementów wadliwych, to prawdopodobieństwo tutaj spada do 0, czy do 1,5%. Oczywiście bierze się to stąd, że oddzielnie liczymy tutaj kombinację z licznika, drugą kombinację z licznika i kombinację z mianownika. Gdy na przykład w Excelu te trzy liczby policzymy z użyciem funkcji silnia, bardzo łatwo jeden wynik przemnażamy razy drugi i dzielimy przez trzeci. I ostatnim prawdopodobieństwem, które tutaj musimy policzyć, jest prawdopodobieństwo, że x przyjmie wartość 3, czyli będziemy mieć w próbie 20 losowo wybranych elementów 3 elementy wadliwe. To prawdopodobieństwo już jest bardzo niskie, czyli obliczając, znowu bazujemy na silniach, rozpisujemy pierwszą kombinację, drugą kombinację i trzecią. Może to być w Excelu. Po obliczeniu powinny Wam wyjść wyniki zbliżone do mojego. Gdy już policzymy, ile wynosi prawdopodobieństwo tego, że będzie 0 sztuk wadliwych, że będzie jedna sztuka wadliwa, będą dwie i trzy sztuki wadliwe, możemy wrócić
do naszego określenia, że partia nie zostanie odrzucona, gdy w próbce znajdzie się mniej niż 4 sztuki wadliwe. A mniej niż 4 sztuki wadliwe oznacza to tyle, że liczba sztuk wadliwych nie może przekroczyć 3, czyli że będzie wynosiła 0, 1, 2 i 3. Jeżeli pododajemy ze sobą te kolejne prawdopodobieństwa, otrzymamy wynik. Wynikiem tego będą szanse na to, że partia jednak zostanie przyjęta. Partie na przyjęcie mają bardzo wysokie prawdopodobieństwo, niemal równe 100%. I drugim elementem, które w przypadku rozkładu hipergeometrycznego można określić, to jego parametry. Parametry rozkładu jakiegokolwiek to najczęściej jest średnia i odchylenie standardowe lub wariancja. Jeżeli wiemy, że partia, czyli populacja generalna liczyła 2000 sztuk wyróżnionych elementów, które są w jakiś sposób wyróżnione, czyli na przykład liczba tych wadliwych elementów wynosi 20 i losujemy tyle samo elementów, jesteśmy w stanie określić średnią liczbę wadliwych elementów wylosowanych w próbie 20-elementowej, gdzie jest 20 elementów wadliwych w próbie w populacji generalnej liczącej łącznie 2000 elementów. Więc to jest średnia liczba takich wadliwych elementów, którą oczekujemy, że znajdziemy w takiej próbce małej 20-elementowej. Drugim elementem jest oczywiście wariancja. To jest druga charakterystyka każdego rozkładu. Jeżeli znamy te parametry wejściowe, bez problemu możemy określić, o ile liczba naszych wadliwych elementów może się różnić od średniej przeciętnie. Jeżeli policzymy sobie, podstawiając do wzoru liczbę tych wyróżnionych elementów populacji generalnej, ile wynosi ta populacja generalna, a ile próbka, jesteśmy w stanie określić naszą wariancję. Wariancja, oczywiście jak wiemy, to odchylenie standardowe do kwadratu. Czyli jeżeli z tego wyniku policzymy pierwiastek, to będzie można się dowiedzieć, o ile liczba tych wadliwych elementów może być wyższa lub niższa od średniej. I ostatnim elementem, który może Was jeszcze interesować w przypadku rozkładu hipergeometrycznego, jest to, że jeżeli już znamy średnią w tym rozkładzie i wariancję lub odchylenie standardowe, możemy zastosować przybliżenie tego rozkładu hipergeometrycznego rozkładem normalnym ostatecznie, gdy nasza wielkość populacji generalnej jest na tyle liczna i wtedy stosujemy tak zwaną standaryzację. Na innym filmie dotyczącym standaryzacji do rozkładu normalnego możecie zobaczyć, jak można zastosować przybliżenie, żeby obliczyć prawdopodobieństwo punktowe, raczej bardziej chyba częstsze jest prawdopodobieństwo przedziałowe, że pewne wartości będą większe od określonego poziomu lub też mniejsze, albo będą się znajdowały w przedziale. Pozdrawiam.